Jak żyć z alergią na psa? Oczywiście większość osób powie po prostu nie zbliżać się, nie posiadać psa. Ale co jeśli mamy już tego psa w naszym mieszkaniu, w naszym domu, w naszej rodzinie jest taki pies? Czy też naprawdę bardzo chcemy mieć tego psa? Czy jest sposób, żeby jakoś żyć z tą alergią i mieć tego psa, mieć kontakt z tym psem? Pierwsza sprawa i najważniejsza. Zastanówmy się, jeśli mamy zamiar kupić psa, czy na pewno musimy go mieć? Czy ta alergia nie będzie sprawiała zbyt wielu problemów nam i czy te kontakty z psem nie będą musiały być tak mocno ograniczone, że może na tym cierpieć również właśnie pies? Ale jeśli odpowiemy sobie na to pytanie, to możemy przejść do kolejnego. Czy nie lepiej jest wybrać rasy, które o wiele mniej wywołują alergię? To nieprawda, że psy, które mają włosy, nie sierść, nie wywołują alergii. One również wywołują alergię, ale robią to o wiele słabiej, o wiele mniejszym stopniu niż te inne psy. Ale jeśli mamy wybór, jeśli już naprawdę chcemy, to zastanówmy się, czy spośród tych kilku naprawdę ciekawych ras posiadających włosy, nie wybrać właśnie takiej rasy, która w o wiele mniejszym stopniu będzie wywoływać alergię. Dlaczego psy wywołują alergię? O tym materiał znajduje się już na kanale. Na temat ras posiadających włosy materiał dopiero będzie na tym kanale. Tam będą przedstawione te najbardziej popularne rasy posiadające włosy, a przez to o wiele mniej wywołujących uczulenie. Kolejną sprawą, jak można sobie radzić z tą alergią, jest to, żebyśmy po prostu dbali o tą sierść, o te włosy. Lepiej, żeby to jednak było włosy. Kąpanie, szczotkowanie w taki sposób, żeby po prostu nie było to rozsiewane po całym naszym otoczeniu. Żebyśmy nie stykali się z tą sierścią, żeby ten pies w czasie linienia, czy też w czasie gubienia tej swojej okrywy nie zostawiał tego wszędzie. Żebyśmy po prostu w czasie wyczesywania to wszystko zbierali, a nie żeby otaczało nas to dookoła. Kolejną sprawą jest to, że musimy bardzo często sprzątać, odkurzać, myć, szczególnie w miejscach, gdzie ten pies bardzo dużo przebywa, gdzie tych włosków, tej sierści jest o wiele więcej niż w innych miejscach. Po prostu im ich jest mniej, im jest tego wszystkiego w naszym otoczeniu mniej, tym po prostu mniejsze prawdopodobieństwo, że dojdzie do tego uczulenia. Kolejną sprawą jest dotykanie psa, jego zabawek. Po każdym takim kontakcie, nie tylko z psem, ale też z jego zabawkami, z jego legowiskiem, należy umyć ręce. No to się wydaje oczywiste. Uczymy dzieci już od najmłodszych, od najmłodszych lat, żeby po każdym dotknięciu, czy to kota, czy to psa, czy innego zwierzątka, umyć ręce. Nawet jest chyba jakiś program dla dzieci, w którym jest powiedziane umyj ręce, dotykasz psa, myj ręce. A bardzo ważne jest to, kiedy mowa właśnie o alergiach, o tym, kiedy te alergie występują i jak z nimi walczyć, jak ograniczyć to prawdopodobieństwo wystąpienia tej alergii. Czyli zadajemy sobie pytanie, czy na pewno musimy mieć tego psa. Wybieramy, próbujemy wybrać rasę, która ma włosy zamiast sierści. Dbamy o te włosy, o tą sierść, żeby w czasie linienia nie była wszędzie dookoła nas. Szczotkowanie, odpowiednie kąpiele. Bardzo często sprzątamy, zwłaszcza tam, gdzie ten pies przebywa. I za każdym razem myjemy ręce, po każdym kontakcie z psem, z jego zabawką, z jego legowiskiem, żeby zminimalizować tą szanse wystąpienia alergii, kontaktu z tymi rzeczami, które mogą u nas wywołać alergię, tak żebyśmy po prostu nie kojarzyli tego psa z jakimiś niechcianymi rzeczami, tylko żeby to sprawiało nam radość. Dziękuję za uwagę. Masz jakieś pomysły? Napisz w sekcji komentarzy. Każda rada jest bardzo ważna, bardzo pomocna dla ludzi, którzy mają alergię, a chcą jednak z tymi psami przebywać. Zapraszam do ocenienia, do skomentowania, do zasubskrybowania kanału na inne moje kanały, do linków zamieszczonych w opisie.
opublikuj, podziel się, pokaż znajomym, tak żeby dotarł ten materiał do jak największej grupy ludzi. Dziękuję za uwagę.